Angela Mozal, uczennica liceum imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, znalazła się wśród finalistów konkursu organizowanego przez Polską Agencję Kosmiczną. Nagrodą główną jest udział w tygodniowym szkoleniu w renomowanym Centrum Kosmicznym i Rakietowym w Stanach Zjednoczonych. To ogólnie konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy składał się z wysłania filmiku. On miał konkretne wymogi i miał trwać 2 minuty maksymalnie. Były one w dwóch kategoriach. Pierwsza to była naukowa, druga pozanaukowa. Ja nagrywałam osobiście w kategorii pozanaukowej i przedstawiałam w nim, jak rozwijanie moich własnych pasji i pielęgnowanie różnych takich tradycji rodzinnych, że różne podróże cały czas wpływa na to, jakie mam osiągnięcia obecne. W konkursie rywalizowało kilkuset uczestników z całej Polski. Do ścisłego finału drugiego etapu konkursu dostało się 20 osób. Pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernika i tam były przygotowane dla nas różne kategorie. W pierwszej konkurencji mieliśmy podział znowu na tą kategorię naukową, pozanaukową i jeszcze w nich dodatkowo byliśmy podzieleni na 2 mniejsze grupy. Za takim pierwszym naszym zadaniem było zbudowanie bazy kosmicznej z klocków Lego, ale mieliśmy opisać dokładnie wszystkie rzeczy, które będą potrzebne do życia przez rok na Księżycu. No i oczywiście całość odbywała się w języku angielskim. Angela znajduje się w gronie uczniów ze średnią 5.0. Jest jedną z najlepszych uczennic. My się bardzo cieszymy, mając w naszym tutaj naszej społeczności szkolnej takich uczniów. Angela jest świetnym przykładem, wzorem do naśladowania dla innych uczniów naszej szkoły, bo tak jak powiedziałem, jest zaangażowana naukowo i zaangażowana jest społecznie. I takich uczniów trzeba doceniać i my takie osoby bardzo cenimy sobie w naszej szkole. Udział w konkursie dla Angeli był na pewno bardzo dobrym doświadczeniem. Poznałam wielu bardzo ambitnych ludzi i miło spędziłam czas, więc mimo tego, że nie udało się gdzieś osiągnąć tego sukcesu i być w czwórce wygranych, to myślę, że każdemu z nas się bardzo podobało i naprawdę wspaniałe doświadczenie. Uważam, że warto coś takiego przeżyć. Młoda Ostrowczanka ma wiele pasji. Działa w samorządzie szkolnym, jest wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta. Obecnie przygotowuje się do matury. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.